najważniejsze wydarzenia, wiele ciekawych informacji, newsy, a to wszystko do zobaczenia w studio Grupy Orlen. Zapraszam! Daria Studzińska, zapraszam na przegląd najważniejszych wydarzeń minionego tygodnia. Reprezentacja Polski mistrzami świata w siatkówce. Finałowa gala konkursu straży pożarnych. Wyjątkowy mecz piłki nożnej. Reprezentacja Polski w piłce siatkowej mężczyzn powraca ze złotym medalem. Tym samym nasi zawodnicy obronili tytuł wywalczony 4 lata temu. Niewiele ponad półtorej godziny potrzebowali Polacy, by pokonać 3-0 Brazylijczyków w wielkim finale Mistrzostw Świata 2018. Natomiast zanim doszło do finałowego meczu, musieli zmierzyć się z wieloma znakomitymi przeciwnikami. Mecz z Argentyną i mecz z Francją to był taki czas, w którym pojawiło się małe zwątpienie w to, czy na pewno uda nam się podnieść, bo jednak byliśmy już jedną nogą za burtą i to sobie trzeba powiedzieć, ale myślę, że to było też takim największym motywacyjnym kopniakiem do tego, aby wejść na swoje wyżyny i myślę, że dzięki temu, że podnieśliśmy się z tego kryzysu, pozwoliło nam to wejść na ten poziom i zdobyć złoto. Droga do złota jak zawsze musiała być kręta, dziurawa. Na pewno nie spodziewaliśmy się, że przebrniemy ją całą i dotrzemy do tego celu, jaki osiągnęliśmy. Jesteśmy dumni z tego, co zrobiliśmy. Jeszcze do nas to nie dotarło. Przylotowi Polaków do kraju towarzyszyło wiele emocji. Kibice, którzy od początku wierzyli w zwycięstwo biało-czerwonych, czekali na mistrzów na lotnisku kilka godzin, by móc im podziękować. Na specjalnie zorganizowanej dla zawodników konferencji siatkarze opowiadali o mistrzostwach, dzielili się swoimi wrażeniami oraz dostali czek paliwowy. No nie zdarzyło się jeszcze w historii polskiego sportu, żeby 2 lata pod rząd którykolwiek z polskich teamów powtórzył taki sukces, więc oczywiście jest to dla nas bardzo ważne, żeby wspierać cały polski sport. Siatkówka jest czymś szczególnym dla nas, dlatego że największe sukcesy odnosimy w tej dyscyplinie sportu. Byliśmy jednością, zespołem, monolitem. Takie stwierdzenia często padały na spotkaniu złotych medalistów z dziennikarzami. To pewnie część przepisu na sukces, jaki osiągnęli nasi reprezentanci. W imieniu wszystkich pracowników koncernu, którzy również kibicowali Polakom, dziękujemy. Blisko 4 miliony złotych PKN Orlen przeznaczył w 2018 roku na wsparcie straży pożarnych w Polsce. Ponad połowa tej sumy trafiła do 360 ochotniczych i państwowych jednostek w ramach programu pomocy jednostkom straży pożarnych. Tegoroczne uroczyste podsumowanie konkursu wraz z wręczeniem symbolicznych czeków odbyło się w Centrum Kongresowym Targu w Kielce. W uroczystej gali wręczenia symbolicznych czeków udział wzięli premier Mateusz Morawiecki i prezes zarządu PKN Orlen Daniel Obajtek. Premier Mateusz Morawiecki podczas wydarzenia wskazywał na wyjątkowe znaczenie jednostek straży pożarnej. Małe ojczyzny w służbie wielkiej ojczyzny. To jest to, co wy robicie. I za to ochotniczym strażom pożarnym chciałbym wyrazić ogromną wdzięczność. Dla mnie to nie tylko to OSP, to nie tylko Ochotnicza Straż Pożarna, ale też ogromna siła Polski. Społeczeństwo może na was liczyć. Wiemy doskonale, że w każdej chwili pełnicie funkcję nie tylko Straży Pożarnej, ale jesteście czasami pierwszym radiowozem, pierwszą karetką pogotowia, która jedzie na miejsce i budujecie społeczeństwo obywatelskie. Traktujemy Ochotnicze Straże Pożarne jako wielką część społeczeństwa obywatelskiego, społeczeństwa patriotycznego, takiego społeczeństwa, które wzmacnia całe nasze państwo. I dlatego bardzo dziękuję za to, że jesteście częścią budowy silnego państwa polskiego. Wsparcie finansowe otrzymają jednostki Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu całej Polski. Dla nas straż jest rzeczą bardzo ważną, zapewnia bezpieczeństwo Polakom, a bezpieczeństwo Polakom to Polacy są również naszymi klientami, czyli zapewnia bezpieczeństwo naszym klientom i dziś chcemy strażakom podziękować za zapewnienie tego bezpieczeństwa, ale to tylko nie dziękujemy, również jako Orlen organizujemy pewnego rodzaju akcje, pomagamy finansowo, doposażamy sprzęt, w związku z tym inwestujemy w bezpieczeństwo naszych klientów właśnie poprzez jednostki Straży Pożarnej, ochotników, no i Straży Pożarnej, tej właśnie zawodowej.
Dodatkowo od 1 stycznia 2019 roku ruszy nowy program lojalnościowy dedykowany jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej. Oznacza to, że obok pomocy systemowej ta grupa zawodowa otrzyma codzienne wsparcie w postaci rabatów na paliwo na wszystkich stacjach Orlen w Polsce. W ramach programu Ochotnicze Straże Pożarne otrzymają zniżkę 8 groszy na każdy litr paliwa. Świetna inicjatywa, że właśnie strażom pożarnym można pomagać, bo naprawdę czy te jednostki OSP, czy Państwowej Straży Pożarnej zawsze brakuje tych środków finansowych, a sprzęt, technika idzie do przodu. I dlatego musimy mieć dobry sprzęt, móc ratować zdrowie i życie ludzkie. Uroczysta gala była również okazją do ogłoszenia przedłużenia współpracy PKN Orlen z Fundacją Dorastaj z Nami, pomagającej dzieciom bohaterów ze służb mundurowych poległych lub poszkodowanych na służbie. Pozostajemy przy temacie uroczystej gali. Aby podziękować strażakom za ich zaangażowanie, trud, poświęcenie i pasję, przygotowaliśmy o nich specjalny film. Zapraszam. Poświęcenie. Odpowiedzialność, skuteczność i pasja. Za to ufa im ponad 90% Polaków. Do tego trzeba mieć serce. Trzeba zwalczyć własny strach. Po prostu trzeba kochać ludzi. Każdego dnia na pomoc potrzebującym rusza w całej Polsce ponad 5 tysięcy strażaków. Większość to członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych. Jest ich na terenie całego kraju prawie 700 tysięcy. Służą w blisko 17 tysiącach jednostek. Średnio 37 strażaków w każdej. W 2000 Trzebuni w Małopolsce całodobową służbę ochotniczą pełni 34 strażaków. W 70-tysięcznym Ostrowie Wielkopolskim 24 ochotników i 54 zawodowców. A w liczącej kilkudziesięciu mieszkańców, ale turystycznej wsi Szeligi koło Ełku 40 strażaków w okresie letnim. Od najmłodszych lat patrzyłam na ratowników z podziwem tego, że z takim opanowaniem pomagają ludziom. Jest to bardzo, bardzo stresujące, bo jednak codziennie jesteśmy odpowiedzialni za ludzkie życie. Czy dzień, czy noc, w każdej chwili zawsze gotowi pomóc właśnie tam, gdzie jest najciężej, gdzie jakieś wypadki, pożary, powodzie, to interwencja jest zawsze w ich zasięgu ręki. Uwaga, uwaga, zastępy GBA, GCBA przygotują się do wyjazdu, powtarzam, GBA, GCBA przygotują się do wyjazdu, wypadek komunikacyjny, miejscowość Górna. Jedną z akcji, która najbardziej utkwiła mi w głowie, był wypadek zderzenia samochodu osobowego i ciężarowego. Okazało się, że wszystkie osoby są bez czynności życiowych, nic więcej po prostu zrobić nie mogliśmy. Dostaliśmy zgłoszenie o przygnieceniu młodego człowieka przez ciągnik rolniczy. Okazało się, że chłopak nie oddycha. Po 10 minutach tej ciągłej resuscytacji wróciło krążenie, wróciło oddech. Powiem tak, no, wielka ulga. Pożarem objęte było całe poddasze. Zaczęliśmy ewakuować ludzi, bo wiadomo, zdrowie ludzi jest najważniejsze. Rodzina straciła dach nad głową, ale zyskała drugie życie. Życie darowane z góry, życie przez strażaków, no pewnie też. Bezpieczeństwo strażaków zależy w równym stopniu od wyszkolenia, co od nowoczesnego, bezpiecznego sprzętu. Darczyńcy to dla nich nie tylko sponsorzy, to partnerzy w służbie. Fundacja Orlen Dar Serca zakupiła dla straży pożarnych w Szeligach, Ostrowie Wielkopolskim i Trzebuni sprzęt o łącznej wartości 355 tysięcy złotych. Dajesz serce, dostajesz serce. To działa w obie strony. Po prostu dar serca. Wyjątkowy mecz odbył się w minioną niedzielę w Warszawie. Reprezentacja Orlenu zmierzyła się z drużyną dziennikarzy w szczytnym celu. W składzie obu drużyn było wiele znanych osób. W składzie drużyny Orlen zagrali m.in. członkowie zarządu, kadry menedżerskiej i pracownicy PKN Orlen, sportowcy z grupy Orlen, jak na przykład Paweł Fajdek, zawodnicy drużyny Wisły Płock z trenerem Dariuszem Dźwigałą. Po przeciwnej stronie wystąpili znani dziennikarze, m.in. Grzegorz Jędrzejewski, Filip Surma czy Mariusz Jankowski. Mecz był bardzo zacięty. Każda z drużyn chciała wygrać ten mecz, dlatego budził takie zainteresowanie do końca, zwłaszcza, że w końcówce padł wynik.
Wszyscy zawodnicy spotkali się z myślą o niepełnosprawnych sportowcach ze Stowarzyszenia Szermierka Wołomin. To dla nich została przeprowadzona licytacja takich pamiątek jak dysk Piotra Młochowskiego z autografem, koszulka Anity Włodarczyk czy też drifty z Kubą Przygońskim, a nawet przelot motoparalotnią. Taka forma zaangażowania została doceniona przez uczestników. Tym razem po prostu zbieramy pieniądze dla drużyny szermierzy, którzy starają się kwalifikacje na Igrzyska Olimpijskie w Tokio 2020. Brakuje trochę funduszy, więc postanowiliśmy zorganizować taki mecz. W zasadzie wszyscy, kogo nie zapytaliśmy, kogo zaprosiliśmy do udziału, w ogóle nie mieli problemu, zgłosili się z chęcią. Oprócz meczu i charytatywnej aukcji na uczestników czekało wiele atrakcji, m.in. strefa zabawy dla dzieci czy pokaz freestyle'owców piłki nożnej, porady zdrowotne, a na koniec koncert zespołu Red Lips. Spotkanie zakończyło się wynikiem 3-2 dla reprezentacji Orlenu. Zwycięzcom gratulujemy! Sierpniowy konkurs organizowany na stacjach Orlen pod tytułem Verva Street Racing rozstrzygnięty. Poprosiliśmy w nim klientów o opisanie swoich wrażeń z jazdy na paliwie Verva. Zwyciężczyni odjechała nową Kia Ceed. Na zadane pytanie konkursowe odpowiedziało kilka tysięcy osób, które przygotowały bardzo interesujące odpowiedzi. Spośród nich komisja konkursowa wybrała tę zwycięską. Widziałam, tankując na Orlenie, wieszki z konkursem. Poszukałam w internecie i poczułam, że rzeczywiście jest taki konkurs i postanowiłam spróbować swoich sił. Trzeba było odpowiedzieć na pytanie, opisać swoje wrażenia z jazdy na paliwie Verva i ubrałam to w taki wierszyk. Trzeba się było zmieścić w odpowiedniej ilości znaków i może czysty początek, nie dokończę tego zgłoszenia. Jazda na paliwie Verva jest lepsza niż 5 sukienek kupionych na wyprzedażach. 4 porcje ciasta, choć nigdy mi się nie zdarza. 3 przyjaciółki na plotach. No, albo 7. Reszta w domyśle. Samochód został wręczony laureatce konkursu 28 września w Warszawie. Wrażenia są takie, że ja po prostu cały czas myślę, że śnię. Dotykam tego samochodu i ja nie wierzę, że on jest mój. Ja po prostu trzymam kluczyk w ręku, dotykam go i wydaje mi się, że za chwilę się obudzę, że to nie jest prawda. Pani Teresie gratulujemy, życzymy szerokiej drogi i wielu kilometrów pokonanych nowym samochodem. Wystartowaliśmy z nową kampanią wizerunkową Razem napędzamy Polskę. Jej celem jest pokazanie szerokiego zakresu działalności PKN Orlen z perspektywy pracowników, osób korzystających z jego usług, a także tych, których Orlen wspiera jako mecenas kultury i sportu. Autorem muzyki do spotu jest wybitny kompozytor, laureat Oscara Jan Apekacz-Marek. Jeśli praca uszlachetnia, jesteś królem. Świt to dla ciebie środek dnia. Zakasany rękaw to twój garnitur. Spośród wszystkich mięśni najsilniejsze masz serce. Gdy ziemia opiera się, ty zapierasz się jeszcze bardziej. Masz świadomość, że tylko droga pod górę wiedzie na szczyt. Chociaż wymaga to wiele wysiłku, dążysz do perfekcji. I dzięki temu wiesz, że to, co robisz, jest dobre. Tacy jesteśmy. Wkładamy serce we wszystko, co robimy. Dlatego wspierajmy się. Kupujmy lokalne produkty, bo nasze codzienne wybory mają wpływ na rozwój Polski. Orlen. Razem napędzamy Polskę. W dzisiejszym studiu grupy Orlen to już wszystko. Następny program za tydzień. Do zobaczenia.